Nasz mózg przechowuje schematy. Mamy tendencję do patrzenia na świat przez swój pryzmat. Poruszamy się od schematów do stereotypów. A więc potrzebujesz ludzi. Potrzebujemy być otwarci. Nie lubię cię, a więc muszę cię poznać. Powinniśmy przełączyć nasz umysł na totalnie inny, nowy tryb. Najpierw idziemy szeroko i zapisujemy masę marzeń. To nas odblokowuje. Tak ważne jest dociskać, dlatego tak ważne jest być głodnym życia. To są kawałeczki naszej wiedzy, to są kawałeczki naszego istnienia. Zawsze chcemy trafiać do celu, zawsze chcemy strzelić dychę. Wszyscy chcemy być na górze schodów, ale nikomu z nas się nie chce po nich wchodzić. Bądź szczery, bądź szczera wobec siebie. Powiedz sobie prawdę. Wtedy obiecałem sobie, obiecałem innym, no i dlaczego? No nie, no nie. Wychodzi na to, że my jako ludzie... Dupa. Odpuszczamy. Sprzedajemy. Co z życiem? Takie, którym powinienem żyć, którym mogę żyć, którym chcę żyć. Co z tym życiem? Mam na nie czas? W życiu nie ma szans, żebyśmy zawsze mieli powera, energię, każdego dnia chcieli coś robić, każdego dnia osiągali. Zapisz, gdzie jesteś w życiu. Pomyśl, ile czasu poświęcasz na planowanie, ile czasu poświęcasz na analizę tego, co robisz. Co ile aktualizujesz swój system? Jakie rzeczy, które realnie robisz, są ci niezbędne i musisz je robić? Czy to, co robię, ma sens? Kiedy powinieneś odpoczywać, a kiedy powinieneś docisnąć? Nie doceniamy, dlatego że chcemy mieć wszystko naraz. Chcemy od razu wszystko skompletować. Wszyscy chcemy być szczęśliwi, zdrowi. Ale jakoś nie mamy czasu ani ochoty się tym zająć. Na nic nie masz czasu, co? To nie jest bujanie się na hamaku. Rozwój osobisty to jest takie zapieprzanie jak ciśnięcie na siłownię, jak ciśnięcie dzień w dzień kardio, jak chcesz zrzucić. Zaczynasz żyć na innym poziomie. Pokonać swój stres przed tym, że ktoś oceni. Jeżeli będą ci mówili, że nie możesz, zaśmiej się. Musisz pozwolić, żeby piękne rośliny wyrastały, a żeby wyrastały, trzeba je podlewać. Ten moment decyzji to jest moment bardzo kluczowy. W nim porzucamy i powinniśmy odpuścić zastanawianie, gdybanie, myślenie. Nie zastanawiaj się nad tym, jak coś zrobić, jak coś będzie piękne, jak coś będzie wspaniale, że musi być rewelacyjne, że ewidentnie musisz mieć wszystko wymuskane. Nie, jakoś. Zaczynasz jakoś. Motywacja to jest coś, co na początku pomaga nam wystartować, a później musi nas utrzymać nawyk. To, czego potrzebujemy w życiu, to wsparcia. Najważniejsza rzecz. Miłość, seks, namiętność, zaufanie. To wszystko są podstawowe elementy naszego życia. To są emocje, to są... Nie trzeba cały czas na siłę sobie czegoś udowadniać. Nie trzeba cały czas epatować sobą. Wystarczy czasami po prostu być dla siebie. Być blisko. Bądźmy naturalni, bądźmy prawdziwi. I upewniaj się, że twoje myślenie regularnie prowadzi cię do nowych efektów. Jakie są nasze intencje? Po co coś robimy? Żebyś się przejrzał i przejrzała w tym lustrze i zobaczyli siebie. Nie powinno nas interesować bycie zwykłym człowiekiem. Szarym, znudzonym, takim, który popada w marazm, który hejtuje innych zamiast pomagać im, który gasi hejtem zamiast zapalać pasją. Świat powinien wyglądać inaczej. I my powinniśmy dawać siebie więcej. I tego ci życzę. Rewelacyjnego, ciekawego, zajebistego życia. Zajebistego nowego roku. Do zobaczenia może na 4 ostatnich eventach, które uprowadzę w 2017. Może do zobaczenia w sieci. Może do zobaczenia na kartach moich książek. Pozdrawiam serdecznie i koniecznie wypiszcie sobie 1000 powodów. 1000 powodów, żeby żyć. 1000 powodów, żeby marzyć, żeby robić zajebiste rzeczy na świecie. Bo to jest ważne. Trzymajcie się.